Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam państwa serdecznie. Już za kilka dni obchodzić będziemy święta wielkanocne, święta wolności, wyzwolenia człowieka od grzechu, śmierci i szatana. I właśnie o wolności, o wyzwoleniu będziemy rozmawiać w naszym dzisiejszym programie z naszym gościem, a jest z nami w studiu Rafał Porzeziński, dziennikarz, publicysta, autor cyklu Ocaleni, cyklu radiowego i telewizyjnego. Witam cię serdecznie, Rafale. Witam, Grzegorzu, kłaniam się państwu, pozdrawiam w Polskę całą. W tym roku obchodzimy trzy ważne rocznice. Przynajmniej. Ale jeżeli chodzi o ten temat, który nas dzisiaj interesuje, czyli kwestia wyzwolenia. Pierwsza z tych rocznic to odzyskanie niepodległości przez Polskę. 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, a te tematy, o których dzisiaj będziemy mówić, mówią właśnie o odzyskanej niepodległości w wymiarze takim osobistym, własnym, czyli czy jestem niepodległy wobec tych nawyków, nałogów, układów. Czasem są to relacje też jakieś chore, które nas zniewalają, więc myślę, że warto też o tym jubileuszu wspomnieć. Te pozostałe dwa, o których mówisz, to zapewne. Ale zanim przejdziemy do tych dwóch, to jeszcze chciałbym zapytać. Proszę bardzo. Czyli można być mieszkańcem zniewolonego państwa, ale zachowywać wolność wewnętrzną, duchową? Doskonale to wiesz, robiąc dziesiątki programów na tematy choćby tak bliskie naszemu sercu jak Maksymilian Maria Kolbe. No przecież pozostał człowiekiem wolnym w tak bestialskim miejscu i sytuacji. Rotmistrz Pilecki, prymas Wyszyński, święty Paweł, który pisał przecież listy, które budziły do wolności i do miłowania w momencie, kiedy siedział w więzieniu. Więc z całą pewnością możemy mieszkać nie tylko w zniewolonym państwie i pozostać wolnymi, ale nawet sami być pozbawieni swobody, a nie wolności. Bo myślę, że kara pozbawienia wolności to jest taka lingwistyczna uzurpacja. Tak naprawdę pozbawiamy swobody osadzonych, a nie wolności. Wolności pozbawili się sami, jeśli weszli w grzech, w śmierć, w jakieś głupie nawyki, ale mogą ją odzyskać, nawet będąc zniewolonymi przez zakład penitencjarny. Czy dowolnie inne wybrane ciało zewnętrzne. No nikt nie jest w stanie cię zatrzymać w twoim rozwoju i to jest taka idea tego programu 12 kroków, o którym też tu wspomnimy w związku z innym jubileuszem, że tak naprawdę jesteś jedyną osobą na całym świecie, która jest w stanie cię zatrzymać w twoim rozwoju, także dojrzewaniu do wolności, bo co prawda człowiek, jak niektórzy mówią na uniwersytetach, jest istotą wolną i myślącą, to wiemy niestety, że bywa, że ani wolną, ani myślącą, a nadal człowiek. Więc to nie jest definicja, która jest pełna. To może przejdźmy w takim razie do tej drugiej rocznicy, o której bardzo proszę wspomniałeś. To jest to od najstarszych będziemy mówić. 50 lat temu w Zakroczymiu powstał pierwszy zorganizowany przez Kościół katolicki ośrodek apostolstwa trzeźwości w Polsce. I to było takim solidnym zarzewiem budowania świadomej postawy. No wtedy chodziło głównie o abstynencję od alkoholu, ale później okazało się, że ta walka nie dotyczy tylko abstynencji, bo to jest dużo za mało, ale właśnie poszerzania granic wolności osób uzależnionych i współuzależnionych, czyli rodzin tychże. I ojciec Benignus, który był takim ojcem założycielem tej rzeczywistości kapucyńskiej, 50 kilometrów od Warszawy, czyli w Zakroczymiu, 50 lat temu kładł te podwaliny. Dodajmy, że było to no, jedno z pierwszych tego typu działań na terenie Europy. No, wcześniej powstały wspólnoty samopomocowe AA, bo to lata 30. w Stanach Zjednoczonych, ale Europa nie była wcale wtedy tak świadoma tego, że alkoholizm jest chorobą, a nie jakimś upośledzeniem, jakimś wypaczeniem, jakimś czymś, czego należy się wstydzić. Oczywiście nic chlubnego w tym, że zostało się alkoholikiem, ale skoro jest choroba, no to jest na pewno też i lekarstwo i jest na szczęście lekarz. No i kapucyni do tego lekarza dosyć intensywnie pokazywali i on, myślę, że w historiach wielu ludzi okazał się być bardzo skuteczny, więc 50-lecie będziemy świętować w tym roku, dokładnie w Boże Ciało, główne obchody, uroczystości, koncert nawet pod hasłem Ocalenie, a potem kongres, który będzie mówił o tym, że, no, że warto postawić na wolność i warto jej smakować w sposób świadomy. To te dwa duże jubileusze. Ale polski Kościół miał także starsze tradycje trzeźwościowe, XIX wiek, zabory, kiedy zaborcy rozpijali ludność, zwłaszcza wiejską, wręcz był obowiązek kupowania alkoholu, a skoro kupowania, no to
I spożywania albo poddawania w prezencie, to prawda. I wtedy w tych trzech zaborach, pruskim, rosyjskim i austriackim, polscy księża bardzo mocno zaangażowali się w te akcje trzeźwościowe. I czy do nich też nie warto się odwoływać? Ależ oczywiście, że warto, i w ogóle warto się odwoływać do Noego, który zwiedzony jakimś takim intuicją, że ten płyn może być całkiem niezły, upił się niestety nieświadomie. Jest takim, no takim, można powiedzieć, patronem obserwowania siebie po alkoholu. Ja w ogóle uważam, że jeżeli lubisz siebie, jeżeli masz do siebie stosunek pozytywny, a może nawet kochasz, no to wprowadzanie w to jakiejś substancji, która się zmienia, no, jest jakimś zupełnie zbędnym zabiegiem. No, jestem abstynentem, nie mówię, że to jest warunek konieczny, by być szczęśliwym, ale żeby być sobą, no to nie mogę wprowadzać środków zmieniających świadomość, bo zawsze, kiedy piję, palę trawę, biorę ostre narkotyki, no i to jestem ja plus to coś, a to już nie jestem ja, więc no, nic dziwnego, że Kościół zawsze upominał się o tą trzeźwość, czyli bądźcie sławne zawołanie. Zresztą gazeta, która jest wydawana w Zakroczymiu, nosi właśnie ten tytuł. To nie są puste słowa. Oczywiście natychmiast się pojawią wspomnienia z Kany Galilejskiej, gdzie jednak z wody wino powstało, by radować serce, ale tu jest mi bliska ta idea Chestertonowska, że owszem, napić się alkoholu wtedy, kiedy świętujesz, kiedy jesteś szczęśliwy, nie powinno to cię łamać. Natomiast jeżeli pijesz po to, by uciec od swoich uczuć, żeby je stłumić, żeby je zmienić, oszukać, co przecież jest niemożliwe, uczucia są moralnie obojętne, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, są pewną informacją o nas samych, to jeżeli chcesz uciekać od swoich uczuć poprzez alkohol, no to tu Chesterton, ja się tu z nim w pełni zgadzam, mówi: o, uważaj. Ale jeśli chcesz świętować, to w miarę, z umiarem świętuj. No właśnie, bo Chesterton zawsze po niedzielnej mszy szedł do gospody na kufel w piwa tam w Beaconsfield. Uśmiechnięty, ale nie po to, żeby struty tą ciężarem Eucharystii teraz upić smutki, które zaczerpnął w kościele, więc to trochę inna. No, nie potrzebuję tego dodatkowego chmielowej zachęty, by świętować akurat ja, ale zakładam, że Chestertonowi to nie zaszkodziło i pewnie wielu nie szkodzi. I trzecia rocznica, o której... Też bardzo ważna, chyba najbliższa mi. Oczywiście odzyskanie niepodległości, Zakroczym, to są wszystko bardzo ważne daty, ale niedaleko stąd, bo może trzy przecznice, tak licząc większe ulice, czyli na ulicy Skaryszewskiej, w centrum paloteńskim przed 10 laty powstała pierwsza grupa 12 kroków dla nałogowych grzeszników, dla nałogowych faryzeuszy, dla praktykujących niedowiarków, czyli dla tych, co to co prawda się modlą, odszukują Boga, ale póki co żadnej góry w swoim życiu nie przesunęli. I to, co miało być takim półtorarocznym, dwuletnim epizodem, który miał poprowadzić grupę 12 osób do lepszego zrozumienia siebie, stało się ogromną, powiedziałbym dzisiaj, platformą ratowania ludzi z byle jakości, czyli taką propozycją, która zaprasza do tego, byś stał się najpiękniejszą wersją siebie samego, czyli dwuletni proces, który rozpoczynają osoby w ramach tych warsztatów 12 kroków dla chrześcijan, czy jak niektórzy wolą mówić, 12 kroków do pełni życia, sprawia, że osoby często połamane niekoniecznie nałogami, bardzo często nałogami swoich osób bliskich, czyli współuzależnieni, ale też tacy, którzy tam nie radzą sobie z depresją, z sobą samym, z napięciem w pracy, no, z pracoholizmem, to też jest niewątpliwie nauk, przychodzą na te warsztaty często połamane, poskręcane, biedne, nie wiedząc, kim są, a po tych dwóch latach dzieje się coś tak dziwnego, że nawet jeżeli zewnętrzne, tak co mówiliśmy na początku, nadal jest opresyjne, trudne do wytrzymania, trudne do zniesienia, to oni w swojej postawie pozostają wolni i szczęśliwi, czyli jakby do podwójny benefit. No i 10 lat temu Jacek Racięcki rozpoczął naprawdę w takich sytuacji zupełnie niemożliwej dla niego, bo w momencie, kiedy spłonęło mu mieszkanie, ktoś go poprosił, żeby poprowadził te warsztaty. Powiedział, całe jego wnętrze krzyczało nie, powiedział tak, i okazało się, że z tego wyrosło coś naprawdę cennego. Powstała wspólnota świętego Jakuba, która też operuje na owych 12 krokach, bo warto wiedzieć, że 12 kroków, które wpisali alkoholicy w właściwie Bill W. w 35 roku poznał Boba, a te kroki były spisywane do 39 roku ubiegłego stulecia. Pracując nad powstaniem tego programu, który zajmuje raptem jedną kartkę A4, a jest w stanie
jeśli podążyć tym tropem, zmieniać naprawdę ludzkie życie, powstawał na kanwie listu świętego Jakuba z Nowego Testamentu, czyli te wszystkie wołania, że wiara bez uczynków jest martwa, że nie wystarczy tylko wiara w Boga, bo i szatani wierzą i w tej wierze drżą, ale należy uwierzyć Bogu. To stało u podstaw tego programu, który dziś znamy jako 12 kroków anonimowych alkoholików, a z czasem stał się uniwersalnym programem dla bardzo wielu wspólnot, nie tylko problemowych, ale tak jak tutaj mówimy, także dla tych, którzy no czują, że chcieliby żyć pełniej, że chcieliby być tą jeszcze piękniejszą wersją siebie, czyli uwierzyli w to, że nie ma granic ich rozwoju i każdy dzień jest zaproszeniem do tego, żeby się troszeczkę choć uczciwszym stać, troszkę bardziej może, jeśli nie kochać, to chociaż lubić siebie, bliźniego, zwłaszcza tego, co najbliżej, bo tego, co dalej, to jest łatwo i lubić i kochać, ale tylko w deklaracjach, w słowach, a tutaj chodzi o taką miłość objawową, a nie tylko deklaratywną. I myślę, że ten program z pewnością pod działaniem Ducha Świętego spisany daje to, odbudowywuje to, pomaga poznać, pokochać i z pomocą Boga zmienić siebie, a co za tym idzie, no cuda się dzieją. Mówisz o tej wolności, wyzwoleniu od uzależnień. W Polsce takim uzależnieniem, no najbardziej dotkliwym od wielu lat, można powiedzieć dziesięcioleci, był alkoholizm. Ja kiedy jeździłem często do Rosji, za naszą wschodnią granicę, też na Ukrainę, do tych innych krajów, tamten alkoholizm rzeczywiście jest wielką plagą społeczną, to słyszałem, że jednym ze źródeł tego alkoholizmu jest właśnie system, który nie pozwala mężczyznom być mężczyznami, że on tłamsi no, pewne takie zdolności przywódcze, no jednak tam dużo system... więcej, myślę, zabiera niż tylko zdolności przywódcze. To znaczy, wiesz, jakie jest najważniejsze królestwo, którym każdy z nas może władać? No to jestem ja sam. I problem, jeżeli nie jestem królem samego siebie, no to tak naprawdę jestem pożałowania godny. I to w pierwszej kolejności zabiera alkohol, że ty nie jesteś w stanie w ogóle nawet, nie mówię ponosić konsekwencji swoich działań, ale nawet świadomie popełnić te działania. Tak stracisz tak naprawdę wszelkie kompetencje człowiecze. Znaczy, jednej cechy nie tracisz, która zawsze z tobą jest, no bo człowiek to jest istota kochana i zawsze będzie kochana, ale to, co z tym, że ten, który mnie wymyślił z miłości i dla miłości stworzył, przy mnie jest, to nie znaczy, że ja będę postępował mądrze i dobrze. No nikt niestety, a może stety, nie każe nam być mądrymi ani szczęśliwymi. Alkoholizm upośledza bardzo, nie tylko w kontekście kierowania wielkimi korporacjami, firmami, państwami, armiami, tylko samym sobą. I to jest największy problem. Bo jeżeli tutaj jest wszystko w porządku, jeżeli jestem w stanie zapanować nad sobą, to naprawdę każda inna kompetencja, którą dostaniesz, by kierować kimkolwiek i czymkolwiek, jest dużo łatwiejsza. Ten pierwszy front jest największy. Ale ja pozwolę sobie tak troszkę polemizować z tobą w kontekście tego, co jest największym dzisiaj problemem uzależnieniowym w Polsce, bo odnoszę wrażenie, że myślę, że zwłaszcza to pokolenie, które teraz dorasta, pokolenie, które kończy gimnazja, których za chwilę nie będzie, jest przede wszystkim narażone na pewno na uzależnienie od kciukowania, czyli od internetowo-smartfonowego życia, czyli pseudo życia, takiego sztucznego świata wirtualu, ale co za tym idzie, bardzo często również od pornografii. Ta wdarła się na niepojętą skalę w XXI wieku do mózgu młodych ludzi, jak podają te ważne ośrodki badawcze w Europie, przed 12 rokiem życia ponad 40% dziewczynek, a i ponad 60% chłopców ma kontakt z pornografią, a 80% z dzieciaków o seksie dowiaduje się z internetu. Domyślamy się, co tak naprawdę, czego się tak naprawdę dowiaduje. Ciągle za rzadko ta wiedza płynie od rodziców i na pewno nie jest na to rozwiązaniem wpuszczenia do szkół deprawatorów spod takiego czy innego znaku pływającego, bo no, oni tylko zdezinformują i jakby zaproponują tę drogę na skróty, a tutaj chodzi o to spotkanie z rodzicem, z człowiekiem. Zresztą powiem ci, Grzegorz, że te wszystkie historie, które opowiadamy w programie Ocaleni zwykle,
kłopot z uzależnieniami pojawia się stąd, że nie było więzi, nie było relacji. Nic tak nie chroni jak prawidłowe więzi w rodzinie przed wejściem w uzależnienie, bo to nie ciekawość nam to nas tam pcha, tylko głód miłości, brak akceptacji. Chociaż akceptacja to może złe słowo i na pewno nie z chrześcijańskiego słownika, bo jeżeli kochasz, to nie akceptujesz tego, co głupie w twoich bliskich i właśnie reagujesz w momencie, kiedy wchodzą w działania ryzykowne. Ale na pewno ten brak więzi takim jest. No z całego serca, jeśli mogę skorzystać z tego, że Grzegorz, to zaproszenie spłynęło, jubileuszowe, po trzykroć jubileuszowe, no to z całego serca chcę zaprosić do radiowej jedynki już dziś, bo o 20:00 zawsze jest program Ocaleni w radiowej jedynce, no a do telewizyjnej jedynki w każdą środę, gdzieś tak koło 22:00 albo po Lidze Mistrzów. I tam też spotykamy osoby, które no, przeszły ewidentnie ze śmierci. I to takiej śmierci moralnej, omal nie fizycznej. To pierwsza historia, którą opowiadaliśmy, dotyczyła heroinisty, który leżał w piwnicy, już szczury go zjadały i nie było już drogi wyjścia, jednak żyje dziś i to żyje pięknie naprawdę. Niesamowite jest to, co mówisz o tym procesie wyzwalania się, wyzwalania się, a tak naprawdę wyzwalania przez kogoś, przez... Słusznie mówisz. Przez Chrystusa. I może tym akcentem zakończę, bo to jest dobry akcent przedświąteczny. No nie da się jak Baron Münchhausen wyciągnąć samemu z błota i z koniem za włosy. Musi być ktoś, kto ci pomoże i ktoś na pewno potężniejszy od nas. I tego przeżycia państwu serdecznie życzymy podczas zbliżających się świąt wielkanocnych. Chciałbym na końcu razem z Rafałem życzyć państwu wielu łask i błogosławieństw Bożych na te nadchodzące zmartwychwstania. Święta zmartwychwstania w waszym życiu. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz Górny.